Wykazać się wiedzą o Stanisławie Lemie, słynnym pisarzu science fiction, mieli okazję uczestnicy gry terenowej Elementy Lwowa. Na podstawie wskazówek i podpowiedzi odwiedzali rozsiane po mieście Lwów i Pagórków punkty, w których czekały na nich zadania i zagadki. Rozwiązywali je na podstawie podpowiedzi m.in. z książek wielkiego pisarza. Są to drużyny przeważnie młodzież, więc cieszę się, że tak jest duża frekwencja, chociaż dziś na ulicach Lwowa nie jest tak ciepło, ale też będzie, myślę, gorąco z tej sportowej rywalizacji. Drużyny odwiedziły m.in. kamienicę na Brajerowie, w której 100 lat temu urodził się Stanisław Lem, gimnazjum, w którym się uczył, oraz ulubione miejsce spacerów małego Lema. Poznali także jego młodzieńczą słabość. Bardzo lubił chałwę i to było właśnie takie ciekawe, że właśnie jak rodzice mu wydawali tam po parę groszy, no to mógł sobie kupić, a później, kiedy już nie miał tych pieniędzy, no to niestety musiał stać pod witryną i z takimi oczami wogolnymi. W grze terenowej wzięło udział 7 drużyn z Lwowa i obwodu lwowskiego. W rywalizacji uczestniczyła również młodzież z Polski sobotnio-niedzielnej szkoły imienia generała Stanisława Maczka w Szczercu. Najbardziej nam się spodobała gra na laptopie, gdzie wykonywaliśmy zadania matematyczne. Najsprytniejszą okazała się drużyna Banda Kompanowiczów z Lwowa. Grę terenową Elementy Lwowa opracowała lwowska dziennikarka i pisarka Beata Kost. Zorganizował Lwowski Klub Sportowy Pogoń przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.